Cześć kochani, witajcie w Zrób to sama, inspiracje na drut i szydełko. Dziś pokażę Wam, jak zrobić takie śliczne koszyczki. Ich wykonanie jest bardzo proste i są idealną dekoracją na lato. Teraz te gotowe na chwilę odsunę. Jak widzieliście, mam je w dwóch rozmiarach. Wam pokażę najpierw, jak zrobić ten mniejszy. Żeby uzyskać większy koszyczek, trzeba zrobić po prostu jedną rundę więcej, to znaczy jedną więcej przy podstawie i potem jeszcze jedną później dla samej wysokości brzegu. Zobaczcie, tutaj jest brzeg na górze, a podstawę zaraz Wam pokażę. O, tak wygląda podstawa. Włóczka nazywa się Fashion Jersey z Rico Design. 50 gram, wydajność około 72 metry, 64% bawełny, 36% poliamidu. Zalecana średnica szydełka to 7, ale ja będę pracować na szydełku rozmiarze 6, tak jak to robiłam wcześniej, bo to wychodzi mi bardzo dobrze. Oznaczenie kolorów w tym wypadku to 9. Te poprzednie, które widzieliście, mają ciemniejsze kolory, bardziej taki ciemniejszy lila i różowy. Ten fioletowy ma 3 rzędy wysokości, jego podstawa też jest oczywiście trochę większa niż tego drugiego. Oczywiście można to sobie zmieniać, można na przykład pominąć ten ostatni rządek i wtedy ten koszyczek będzie po prostu niższy, albo przeciwnie, dodać kilka rzędów i uzyskać wyższy. A więc może to być robione zupełnie indywidualnie, połączenie podstawy o wybranej wielkości i wysokości tworzonej przez ilość rzędów. Można więc sobie eksperymentować dowolnie. Najpierw pokażę Wam, jak się do tego zabrać. Wyciągam sobie włóczkę z środka tego motka i szukam początku. Zacznijmy od tego pierwszego magicznego kółka podstawy. Nawijam sobie włóczkę na dwa palce, przeciągam szydełkiem przez środek, zostawiam sobie tutaj to kółeczko i robię najpierw trzy oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I dalej robię 3 słupki. Pierwszy słupek. Narzucam włóczkę na szydełko i robimy kolejny słupek. Czyli teraz mam już 3 pierwsze słupki. To znaczy tutaj z oczek łańcuszka mam wysokość, taki jakby udawany słupek z oczek łańcuszka i dalej 2 już rzeczywiste słupki. Teraz znowu zrobię 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i za nimi kolejne słupki. Pierwszy słupek, owinięcie włóczki i kolejny. Znowu owinięcie. I trzeci. Teraz już mam trochę więcej wyszydełkowane. Zmniejszam więc sobie ten pierścień, pociągając za koniec włóczki. I znowu robię 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I po nich znowu słupki. Jeden, dwa, trzy. I znowu 3 oczka łańcuszka. I znowu 3 słupki. Czyli robiłam za każdym razem 4 kratki, za każdym razem za pomocą 3 słupków. Teraz zaciskam ten pierścień kompletnie. Widzicie, że prawie go już teraz nie ma, tylko po środku zostaje ten mały otworek. Teraz otrzymałam niemalże kwadrat. Widzicie te rogi tutaj, gdzie mamy nasze kratki. I znowu zrobię 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I zamykam to wszystko tutaj wokół tego łańcuszka, robiąc po prostu kolejne oczko zamykające tym razem. I
mój pierwszy kwadrat jest w ten sposób już skończony, to jest najmniejsza możliwa podstawa. Teraz zrobię kolejną rundę, zaczynając od trzech oczek łańcuszka. I tak będę zaczynała każdą kolejną rundę. Teraz odwracam sobie całość i robię dwa słupki tutaj wokół tego poprzedniego łańcuszka. Teraz kolejne trzy oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i znowu trzy słupki. A więc w każdym rogu wokół tych trzech oczek łańcuszka robię za każdym razem dwie kratki z trzema słupkami i łańcuszkiem z trzech oczek pomiędzy. Jako taki dodatek, jakiego potrzebujemy, żeby tę podstawę rozszerzyć. I to trzeba zrobić przy każdej rundzie poszerzania podstawy. Teraz, gdy jestem w miejscu, gdzie jest pełna ścianka, że tak powiem, a nie otwór, robię jedno oczko łańcuszka jako taki mostek do tej części, gdzie mam, nad tą częścią, gdzie mam kratkę. I dalej. Mówiłam na początku, że zrobię ten mały koszyczek, ale teraz jednak poszerzam tę podstawę do trzech rzędów, żebyście mogli zobaczyć dokładnie, jak to się robi, jak to wygląda. Ale teoretycznie można już po dwóch rzędach podstawy przejść do robienia ścianek koszyczka. Wtedy otrzymamy najmniejszy możliwy rozmiar. Ale ja zrobię ten koszyczek jednak odrobinkę większy. Teraz jestem już w kolejnym rogu i znowu oczko łańcuszka. I tutaj w rogu dalej robię kratkę z trzema słupkami. Trzy oczka łańcuszka w rogu. Trzy słupki. Oczko łańcuszka jako przejście i już jestem w czwartym rogu. Teraz widzicie, że kwadrat robi nam się po prostu większy. W każdym rogu mam dwie kratki z trzech słupków z łańcuszkiem z trzech oczek po środku. I tutaj do przejścia dalej potrzebuję znowu jedno dodatkowe oczko łańcuszka. I zamykam to wszystko na koniec oczkiem zamykającym. Teraz zrobiłam już dwie rundy podstawy i zrobię jeszcze jedną, tak jak mówiłam. 1, 2, 3 oczka łańcuszka znowu dla wysokości i tutaj znowu robię słupki wokół tego łańcuszka. To jest moja pierwsza kratka z trzech słupków. Jak widzicie, zawsze są na zmianę otwory i kratki naprzemiennie. Tu mamy pierwszą kratkę, potem przerwa i zawsze jest to jedno dodatkowe oczko łańcuszka jako pomost pomiędzy kratkami. Więc znowu jedno oczko łańcuszka jako przejście, jako ten mostek i znowu robię kratkę z trzech słupków. Znowu łańcuszek z trzech oczek i potem kolejna kratka ze słupków. I tak będę pracować aż do końca tego kolejnego rzędu. I znowu jedno oczko łańcuszka do przejścia i tu dochodzę do oczka łańcuszka, które zostawiłam jako przejście w poprzednim rzędzie. I tu teraz zrobię trzy słupki. I znowu oczko łańcuszka i teraz doszłam już do kolejnego rogu. I dokładnie tak robicie to dalej. Wokół jednego pozostawionego oczka łańcuszka zawsze trzy słupki.
I zawsze pomiędzy tymi kredkami z trzech słupków, jedno oczko łańcuszka dokładnie nad kredką z trzech słupków z poprzedniego rzędu. I w rogach zawsze dwie kratki z trzech słupków i łańcuszek z trzech oczek pomiędzy. I tak nam ta podstawa przyrasta z każdą rundą. Możecie sobie zrobić tą podstawę tak dużą jak chcecie, zanim przejdziecie do ścianek. Ja skończę tylko jeszcze tę rundę. Muszę tylko dojść do tego rogu i potem jestem z powrotem. Już jestem, zostały mi te dwie kratki do połączenia. To jest podstawa, która teraz oczywiście określa rozmiar mojego koszyczka. Teraz przechodzimy do robienia wysokości. Robię więc najpierw trzy oczka łańcuszka. Czyli tak jak mówiłam, zostawiam sobie ten rozmiar i robię te trzy oczka łańcuszka. Odwracam sobie to wszystko i znowu robię kratkę z trzech słupków wokół tego jednego oczka. I jeszcze jedno oczko łańcuszka i tu jestem znowu w rogu. Teraz w tym rogu nie robię już dwóch kratek, tylko opuszczam jedną z tych kratek i robię tylko jedno oczko łańcuszka i pracuję dalej wokół kolejnej dziurki. I teraz jak skończę tę kolejną kratkę, zobaczycie już jak ten wzór się będzie zmieniał. Proszę, jak tylko skończyłam kolejną kratkę tutaj, pojawiło się takie wybrzuszenie, a wraz z nim brzeg, który będzie teraz szedł w górę. Bardzo, bardzo proste przejście, a jednak super skuteczne. I teraz pracuję dalej przez cały ten rząd. Dalej za każdym razem pomiędzy kratkami robię jedno oczko łańcuszka. Już jestem w kolejnym rogu. I kolejny róg też zrobiony. I tu znowu ten sam efekt co w poprzednim rogu, dzięki czemu powstaje nam pierwsza ścianka. Teraz mam już przed sobą całą rundę. Za sobą całą rundę i widzicie jak wygląda ten koszyczek w minimalnej wysokości. Teraz to już tylko połączę oczkiem zamykającym. I od razu idziemy dalej trzema oczkami łańcuszka. 1, 2, 3. Odwracam wszystko. Zawsze to odwracam, żeby móc zacząć od razu od kratki ze słupków. To taki trik, który bardzo ułatwia pracę. Robię więc moją kratkę, jedno oczko łańcuszka i kolejną kratkę. Teraz po prostu wokół każdego oczka z poprzedniego rzędu robię kratkę i dodatkowo oczko łańcuszka jako przejście do kolejnego miejsca na kratkę. I tak po trzech rundach ścianki mam skończony koszyczek. Najczęściej robię to tak, że na wysokość robię tyle samo rzędów, ile mam rzędów w podstawie. Tak mi się najbardziej podoba. Ale to jest kwestia indywidualnych preferencji. Ucinam teraz tę włóczkę. Ta nitka, tak samo jak zresztą nitka początkowa, musi jeszcze zostać wszyta. I koszyczek jest gotowy. Koszyczek może być używany dwustronnie. Można go zrobić oczywiście w różnych rozmiarach. Można go też zrobić z różnych materiałów, bardziej sztywnej włóczki na przykład, bawełnianej albo ze sznurka. Też będzie ładnie.
I jak widać, jest to całkiem proste i idzie naprawdę szybko. Oczywiście takie koszyczki nadają się raczej do przechowywania dużych rzeczy, na przykład słodyczy, mniejsze po prostu wypadną przez dziurki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aktywujcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. I widzimy się, mam nadzieję, następnym razem. Do zobaczenia!